Państwa ponownie powitać na naszej platformie internetowej Telewizja Onibo TV. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu z naszej serii. Informuję również, iż na naszej platformie możecie Państwo zapoznać się z wieloma naszymi instruktażowymi filmami. Oglądając je możecie znaleźć dużo ciekawych i przydatnych tematów, które ułatwią Wam codzienne funkcjonowanie oraz pozwolą zaoszczędzić dużo czasu, a także pieniędzy. Pamiętajcie, że wiele spraw możecie załatwić przez internet, nie ryzykując przy tym zakażeniem wirusem. A więc zapraszam do obejrzenia filmu. Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Tobie, jak bezpłatnie sprawdzić historię pojazdu za pomocą internetu. Zapraszam! Kupujesz używany samochód albo motocykl i chcesz upewnić się, czy dane, które podaje właściciel, są prawdziwe. A może sprzedajesz samochód i chcesz pokazać klientom jego prawdziwą historię? Skorzystaj z usługi Historia Pojazdu. Dzięki niej uzyskasz bezpłatny dostęp do aktualnych danych z Państwowego Rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów, CEP, oraz rejestrów zagranicznych. Jakie informacje znajdziesz tą usługą? Między innymi ważność obowiązkowego badania technicznego oraz ubezpieczenia OC. Dane techniczne, np. pojemność i moc silnika, rodzaj paliwa, czy pojazd jest kradziony lub powypadkowy, stany licznika z badań technicznych oraz niektóre ryzyka dotyczące pojazdu i wiele, wiele innych. Przygotuj więc numer rejestracyjny, numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji pojazdu. Wejdź na stronę usługi Historia Pojazdu. Wpisz numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji pojazdu, który chcesz sprawdzić. Kliknij przycisk Sprawdź pojazd. Informacje wyświetlą się od razu. Możesz je pobrać w formacie PDF i wydrukować. Taki wydruk ma charakter informacyjny, nie jest to dokument urzędowy. Oznacza to, że sąd albo urząd może nie uznać takiego dokumentu, na przykład jako dowodu w sprawie. Teraz już umiesz sprawdzić historię pojazdu używając internetu. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy za skorzystanie z naszego portalu Telewizja Onibo TV. Mamy nadzieję, że za pomocą naszego filmu udało Wam się rozwiązać sprawę, która stanowiła problem, a jednocześnie pomogliśmy Państwu zaoszczędzić czas i uniknąć stresu. Pamiętaj, iż w Telewizji Onibo TV zawartych jest wiele innych ciekawych i interesujących instruktażowych filmów, które pomagają w rozwiązaniu codziennych problemów, jakie napotykamy podczas załatwiania spraw urzędowych czy też prywatnych. Nie trać czasu, załatwiaj swoje sprawy przez internet razem z naszą telewizją OTT. Jeśli nie możesz znaleźć jakiegoś filmu, który mógłby rozwiązać jakiś problem, wejdź w zakładkę Kontakt na naszej platformie i napisz nam, jak moglibyśmy Ci pomóc i zaproponuj temat, który Twoim zdaniem powinniśmy omówić w naszych instruktażowych filmikach. Z chęcią pomożemy i będziemy starać się na bieżąco rozwijać naszą platformę o tematy, które sugerujecie. Pamiętajcie, że zawsze jest lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Pozdrawiamy i zapraszamy do pozostałych filmów. Do zobaczenia. Dziękujemy za skorzystanie z naszego portalu Telewizja Onibo TV. Mamy nadzieję, że za pomocą naszego filmu udało Wam się rozwiązać sprawę, która stanowiła problem, a jednocześnie pomogliśmy Państwu zaoszczędzić czas i uniknąć stresu. Pamiętaj, iż w Telewizji Onibo TV zawartych jest wiele innych ciekawych i interesujących instruktażowych filmów, które pomagają w rozwiązaniu codziennych problemów, jakie napotykamy podczas załatwiania spraw urzędowych czy też prywatnych. Nie trać czasu, załatwiaj swoje sprawy przez internet razem z naszą telewizją OTT. Jeśli nie możesz znaleźć jakiegoś filmu, który mógłby rozwiązać jakiś problem, wejdź w zakładkę Kontakt na naszej platformie i napisz nam, jak moglibyśmy Ci pomóc i zaproponuj temat, który Twoim zdaniem powinniśmy omówić w naszych instruktażowych filmikach. Z chęcią pomożemy i będziemy starać się na bieżąco rozwijać naszą platformę o tematy, które sugerujecie. Pamiętajcie, że zawsze jest lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Pozdrawiamy i zapraszamy do pozostałych filmów. Do zobaczenia!